potrafi, bo to był w miarę szczęśliwy wypadek. Tutaj w tym wypadku, tak jak mówisz, mogło to wpłynąć na Damiana, mogło go rozstroić. No to jest tak uderzenie, to jest tak pewne wydarzenie dla zawodnika, upadek na tor przy prędkości. A błyskawicznie musiał się skoncentrować. A za chwilę musiał wstać, badania lekarskie, motocykl i tor. Do kolejnego startu, taki z regulamin i jeżeli jest zdolny, ma jechać. No to są oczywiście tylko nasze spekulacje. Przed nami piąty wyścig, który mamy po raz drugi w tym meczu zastępstwo zawodnika. Na torze zobaczymy Grzegorza Walaska. Grzegorz bliski był indywidualnego sukcesu, indywidualnego zwycięstwa. No tak, a bliski z Januszem Kołodziejem. Bliski był jednak bardzo szybki na tym torze Grzegorz, jak na pierwszy swój wyścig zademonstrował dobrą formę na tym torze. Pewnie kolejne wyścigi, jeżeli nie będzie specjalnie regulował motocykla, będą podobnie wyglądały. Czekamy tylko na Janusza Kołodzieja jeszcze. Została mu niespełna minuta. Janusz jest tam, jest na torze, ale jeszcze na wirażu jakieś drobne prace przy motocyklu, już zmierza w stronę taśmy. Oto właśnie Janusz Kołodziej, pozostali zawodnicy już szukają tej swojej kolejny startowej, już szukają dla siebie najlepszego miejsca do startu. Janusz Kołodziej tym razem ustawi się pod samą bandą, a my popatrzmy na skład i na uczestników tego piątego wyścigu. Antonio Lindbeck, kask żółty, Damian Paliński, kask niebieski, Grzegorz Walasek w białym i Janusz Kołodziej w czerwonym obok siebie znów, więc Grzegorz Walasek i Janusz Kołodziej. Dobry start Kołodzieja, dobry start też Balińskiego i duet gospodarzy na prowadzeniu już po pierwszym wirażu i to ze sporą przewagą nad rywalami. Teraz tylko kwestia, czy potrafią pojechać obok siebie, tak by obrzydzać życie polonistom maksymalnie. Kołodziej i Baliński napędzający się, tam Grzegorz Walasek. On szuka sposobu na Damiana Balińskiego, jadąc najbliżej krawężnika, ale Baliński czujnie obok niego, Kołodziej blisko siebie, parą leszczynianie. Spojrzał przez lewe, przez prawe ramię Damian Baliński. Teraz Janusz Kołodziej walczy Walasek o to, by zdobyć tutaj choćby o ten jeden punkt więcej. Antonio Lindbeck gdzieś daleko z tyłu, już się nie liczy w rywalizacji o bodaj jeden punkt. Baliński odparł ten atak. Kołodziej, Baliński, Walasek, Lindbeck. To kolejność na mecie piątego wyścigu. Bardzo dobry start gospodarzy i to zaważyło potem na losach całego wyścigu. Tak, wygrana od razu ze startu gospodarzy. Lindbeck tutaj zepsuł swój kolejny start. Walasek jakby nie do końca odnalazł się zaraz po starcie. Ten motocykl nie dojechał tak szybko do wejścia w łuk, jak on sobie tego pewnie życzył. I natychmiast para leszcza wyszła na prowadzenie. Chociaż Walasek ścigał tutaj Kołodzieja i Balińskiego, bardziej Balińskiego. W pewnym momencie kilkakrotnie dojechał do jego tylnego koła, szukał tam dla siebie szybkiej ścieżki. To po krawężniku, to troszkę środkiem toru. No Baliński oczywiście był czujny, jechali też parą z Januszem, więc też jakby Walasek nie miał specjalnie możliwości rozpędzania się. Mamy powtórkę. A tu jest powtórka wyścigu, kiedy Jonsson jechał z Adamsem, kiedy Adams wypchnął Jonssona i wtedy właśnie mieliśmy walkę między Pawliczem to nie jest ten wyścig. Nie, to akurat tam się jakby zapelętał inny, ale pewnie za chwilkę będziemy mieli. A tutaj mamy... I to już jest ten wyścig, o którym mówimy. Tutaj Walasek nie był w stanie dojechać do tego wejścia w łuk tak szybko, jakby chciał. Natychmiast para leszna wyszła na prowadzenie. I rozpędzał się Walasek. Długo rozpędzał się za Balińskim. Szukał tego miejsca dla siebie. Baliński oczywiście czuł go na plecach, czuł jego oddech. W pewnym momencie był bardzo blisko. Dość nerwowo zerkał przez lewe, prawe ramię. Tak. Nie wiedział, z której strony nie wiedział, może spodziewać jednak się. Janusza miał z prawej strony, więc już Baliński, znaczy Walasek nie miał specjalnej możliwości rozpędzania się po zewnętrznej, bo on trafiłby znowu na ścieżkę Janusza. Więc ta jazda parą była skuteczna i zresztą tym samym doprowadziło w tym wyścigu do zwycięstwa podwójnego dla siebie.
Znów Grzegorz Walasek tutaj pokazał, że ten motocykl jest szybki, że szuka tej ścieżki, ale tutaj zaważyło to, że właśnie Leszczynianie pojechali obok siebie. Tak, no przede wszystkim wygrali start, byli pierwsi w pierwszym łuku zaraz po starcie, a potem jechali w miarę blisko siebie tymi optymalnymi ścieżkami, którymi można jechać. Grzegorz niespecjalnie tutaj miał możliwość. Posłuchajmy rozmowy Łukasza Węca z Januszem Kołodziejem. Janusz najpierw wykorzystał błąd Grzegorza Walaska, który zbyt szeroko odszedł w tym swoim pierwszym starcie, a teraz perfekcyjnie z Damianem, który jeszcze był oszołomiony po swoim upadku, teraz przywieźliście spokojne startowe 5-1. No tak, wyszliśmy ze startu, dowieźliśmy do mety. No i cóż, no w tym biegu więcej problemów tam nie mieliśmy, chociaż tam po krawężniku cały czas szalał jeden z zawodników gości. Tak jest. No a w pierwszym swoim biegu, no to tak trochę nie wyszedłem z tego startu, miałem troszeczkę za słabo, męczyłem się. Cóż, no cieszę się, że udało mi się wyprzedzić zawodnika. Jurica Pawlic mówił, że tych ścieżek jest dzisiaj naprawdę dużo. Potem jak odjeżdżacie na szeroką, to jest trochę mniej miejsca, ale można jechać dzisiaj wszędzie, ma przy krawężniku i przy samym płocie. Ja nie wiem, czy największym problemem będzie dzisiaj pogoda, po prostu jest inna temperatura, inaczej się jeździ. Dzisiaj mam zdecydowanie za słabe motocykle, nie wiem czemu i troszeczkę się męczę, ale no cóż, będę korygował cały czas. Dziękuję ślicznie, tyle Janusz Kołodziej, a pogoda oczywiście dla żużlowców ma niebagatelne znaczenie.